Patrzę na was. Chłopakiem? Widziałeś nowe kelnerki? O! Jestem kurwa! Jeszcze ja! Dorodne dziewczyny przyjechały z krain zajętych przez Mirka. Charakter, no. Co nam przyniesie jutro? Wolny. Ale taki wiedźmin też się czasem naczuska. No, to on zawsze ten już... O! Nie, uważaj z nim! Przepraszam! Dawno temu ja też... Pokażcie, co do miasta wnosicie! Cycę parę w stanie gdzie? On zawsze trupy wodził. Wodził, prawda? Naprzód! Teraz te zmiany wozimy. Że wiecznemu ogniowi. Gdzie leziesz?
Co się stało? Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Mogę się tym zająć, oczywiście nie za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? No, odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Odłóżcie te pochodnie na bogów! A! Takiego, kurwa, takiego! Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Nie chuja! Co? Co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kasimir wlazł na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze! Perły jej kupowałem, atłasy, jedwabie! I co z tego mam, kurwa, rogi do łba przyprawione! Porozmawiam z nim. A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! To czego jej brakowało? No czego, kurwa! Bardziej już chyba nie może. Najsłodsza Melitele, święta matko, miej nas w opiece. Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie, ja... Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! 3 lata się pod moim nosem chętożyli, a potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! Może odłożysz te pochodnie i porozmawiamy na spokojnie. Spokojnie? Spokojnie? Baba mnie rzuciła! Dzieciaki zabrała! A ja mam się uspokoić? Na wieś się chciała przenieść! Świeżego powietrza zażywać! No, tośmy się wyprowadzili! Wszystko dla mojej myszki! Tylko, że zamiast powietrza zażywała pocztmistrzowego chuja w moim, kurwa, łóżku! No nie wytrzymam! Wiesz co? Może faktycznie się wysadź. Że co? Przyznaję, masz przesrane. Jak czujesz, że jesteś za miękki, żeby to znieść, to trudno. Co? Ja? Kazimir Basi? Mahakamski Sztygar miękki? Na to wychodzi. Nie masz jaj. Nie mam jaj? O, czekaj ty,
bydlaku, psu bracie! Kanalio, pokażę ci! Ale mi kości porachowałeś. Wybacz. Chciałem kulturalnie porozmawiać, ale nie dałeś mi wyboru. Nie przepraszaj. Tego mi było trzeba. Żeby ktoś mi wybił ze łba głupoty. Czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi. Tak, żeby nie dało się ich znów zamknąć. Rozumiem. A co jest po drugiej stronie? Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto. Przyszedłbyś tydzień temu, to posłałbym cię w diabły, ale teraz... Teraz nie mam nic do stracenia. Co mam zrobić? Idź do chaty zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z kwawnika. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Jasne? Jak słońce. Do zobaczenia. Chyba spadnie. Jedź, płotka. Tempo!
Gdzie leżysz? Niech żyje Radowid. Dalej. Gdzie leżysz? Pytania. Co dla szanownej pani? Ej, jest tam kto? Ktoś uderzył głową o belkę. Rozciął sobie czoło. Nie spotkaliśmy się przypadkiem w Lockwood? Ślady bosych stóp. Świeże. Słyszałeś? Trafiła w końcu kosa na kamień. Jakiś zabijaka, biegnij mi tutaj. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej. U kolego, wetknąłeś chuja, gdzie nie trzeba. No dalej. Na to, że Hugo wpadł w trapaty. Muszę go znaleźć. I to szyb krew. Wciąż wilgotna. Więcej nic. Trop albo się urwał, albo prowadzi pod wodę. Śpi z rybami. Nie ma rady. Trzeba zwerbować Ewelin. Wracaj z kolei. Ależ wieje. Honor i ojczyza! Co tu się dzieje? Nie wasza rzecz! Wyglądacie, jakbyście potrzebowali pomocy. No bo tak po prawdzie to potrzebujemy. Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejścia, ale długo tak nie damy rady. A biada nam, jak się uwolnią. Bogaci nie jesteśmy, ale zapłacimy, jak plugastwo wybijecie. Spróbuję wam pomóc. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. Szybciej, panie Wiedźmin, bo się wydostaną! Ha!
wszystkim, otwórzcie drzwi! Ciao, to one zwabiły gule. Macie cmentarz w stodole? Nie. Czemu pytacie? Bo znalazłem szczątki kilku ciał. To one przyciągnęły trupojady. To bandyci byli. Póki pieniądze z nas zdzierali, jakoś żeśmy jeszcze radę dawali. Ale jak jagusie do stodoły zaciągli, to żeśmy nie wytrzymali. Nawidły ich i... No i jak się skończyło, sami widzicie. Robota wykonana. Tak jest. To wasza zapłata. Dzięki za pomoc. Bywajcie.